Organizowana przez Uniwersytet Łódzki po raz szósty gala konkursu imienia Tadeusza Kotarbińskiego jest symbolicznym podsumowaniem wysiłku najlepszych polskich humanistów. Nominacja do nagrody jest niesamowitym wyróżnieniem. Trzeba przyjąć takie zobowiązanie do naprawdę rzetelnej pracy w duchu Tadeusza Kotarbińskiego. Zestawienie mojej skromnej osoby z postacią profesora Tadeusza Kotarbińskiego, no to jest po prostu coś niezwykłego. Z roku na rok do konkursu zgłaszanych jest coraz więcej prac. W ciągu 6 lat nadesłano ich blisko 360 z najlepszych instytucji naukowych w Polsce. To jest nagroda, która jest odpowiednikiem nagrody Nike w literaturze. To znaczy nagroda, która rzeczywiście jest przeznaczona dla najlepszej książki humanistycznej. Przy czym humanistyka jest rozumiana bardzo szeroko. Dzięki konkursowi udało się stworzyć nieocenioną wartość – ogólnopolskie środowisko wybitnych humanistów, którzy wyznaczają kierunki rozwoju tej nauki. Ta nagroda wywołuje pewien ferment. Jest to wydarzenie, które powoduje, że w pewnym momencie humanistyka staje w światłach kamer. Ufundowanie takiej nagrody i wypromowanie jej jest to ważne dla nas, dla naukowców, naukowczyń, dlatego że to przypomina nam o związku ze społeczeństwem. Ten tylko odczuwa pustkę w życiu, kto ma pustkę w sobie. Tak twierdził profesor Tadeusz Kotarbiński. W ostatnich miesiącach wszyscy mierzymy się z przymusową pustką i izolacją. A jednocześnie nie tracimy przecież nadziei, że w każdym z nas nie ma pustki i nie będzie pustki. Także dlatego, że nie ustała przecież międzyludzka, wielka wymiana myśli. Myśli inspirujących, myśli pobudzających innych do dalszego myślenia. Myśli, które znajdziemy w znakomitych książkach nominowanych w ramach szóstej edycji Nagrody imienia pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Dlatego też z niezmierną i niezmienną radością, chociaż nie możemy się dziś zobaczyć twarzą w twarz, pragnę serdecznie powitać wszystkich zgromadzonych przed ekranami. W szczególności autorów nominowanych książek. A dokładnie rzecz biorąc, witam serdecznie jedną autorkę i czterech autorów, a także laureata z ubiegłego roku. Szanowni Państwo, gościmy w Szkole Filmowej w Łodzi i jesteśmy za tę gościnę niezmiernie wdzięczni. Dziękujemy za całe wsparcie. A na dobry początek wsłuchajmy się w kilka myśli o walorach nauki. Porozmawiajmy o walorach nauki. Najpierw odróżnijmy znaczenia przymiotników. Cenny, doniosły i ważny. Nazywajmy cennym, czyli wartościowym lub posiadającym wartość. To wszystko, co czyni zadość jakiejś potrzebie lub też sprawia jakąś satysfakcję. Doniosłym. Nazywajmy to i tylko to, co wywołuje znaczne zmiany w dziedzinie rzeczy cennych lub też znacznym zmianom w tej dziedzinie zapobiega. A jak określić ważność? Powiemy, że to jest ważniejsze od czegoś innego, co zapobiega większemu złu lub
większe zło usuwa. Tak ustaliwszy znaczenia słów, zapytajmy o wartość doniosłej nauki. Że czyni ona zadość licznym potrzebom i sprawia liczne satysfakcje, to jasne. Umysły stają się bogatsze, poglądy mędrsze, upodobania wyszlachetnione, rozmowy bardziej ożywcze, bardziej natarczywe i podnoszące na duchu. Sam rodzaj pracy, skupionej pracy umysłowej to sprawia. A cóż dopiero, jeśli jest to praca nie dla celów lukratywnych. A praca z zamiłowania w zespole dociekliwych, oddanych miłośników wiedzy i gorliwców badania. To niby zespołowa muzyka umysłowa, nie mniej uduchowiona, a nieskończenie bardziej inteligentna. Szanowni Państwo, fragmenty artykułu Tadeusza Kotarbińskiego z 1948 roku zinterpretował dla Państwa znakomity aktor i wykładowca, profesor Bronisław Wrocławski. W minionym roku Uniwersytet Łódzki otrzymał oryginał rękopisu tego artykułu, który powstał na specjalną okazję, z okazji ufundowania sztandaru i ustanowienia motta uczelni. A rękopis przekazali Państwo Anna i Antoni Rajkiewiczowie, którzy studia na Uniwersytecie Łódzkim rozpoczęli 75 lat temu. Tu się poznali, tu się w sobie zakochali i do dziś pamiętają o swojej matce żywicielce, matce karmicielce, o swojej alma mater. Szanowni Państwo, i tak właśnie być powinno, bo czyż uniwersytety nie są po to, aby w życiu każdego z nas stać się miejscem i wspólnotą naprawdę ważną, cenną i doniosłą? Zapraszam na scenę rektor Uniwersytetu Łódzkiego, panią profesor Elżbietę Rządzińską. Szanowni nominowani, szanowna kapituło, szanowni państwo, serdecznie witam wszystkich państwa na 6. gali konkursu imienia pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Na wstępie chciałam podziękować pani rektor Mileni Fidler i całemu zespołowi Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej za gościnę i wielką pomoc w przygotowaniu dzisiejszego wydarzenia i transmisji. Dziękuję również partnerom konkursu, firmie Amcor i firmie Pelion, które niezmiennie wspierają nas i naszą ideę. Dziękuję wszystkim, dzięki którym ten konkurs powstał i dzięki którym trwa również w tym roku. Szanowni Państwo, w tym miejscu nie mogę nie wspomnieć zmarłych w ubiegłym roku pana profesora Jana Strelała, pierwszego laureata konkursu, i pana profesora Grzegorza Gazdę, który zasiadał w kapitule konkursu imienia profesora Kotarbińskiego. To pierwsza edycja i pierwsza gala bez pana profesora Gazdy, wybitnego naukowca, erudyty, oddanego pracownika Uniwersytetu Łódzkiego.
Szanowni Państwo, znajdujemy się my, ludzkość, w momencie, który w wielu obszarach określany jest jako kryzysowy. Od roku jest to przede wszystkim kryzys związany z pandemią, ale już wiemy i wiemy, że wraz z nadejściem pojawiły się informacje o wielu innych kryzysach gospodarczym, politycznym, kryzysie nas jako społeczeństwa, kryzysie w rodzinach, którym nie udało się sprostać i odnaleźć w nowej sytuacji, sprostać temu trudnemu czasowi. Uczelni również ten trudny czas nie ominął. Mamy praktycznie puste kampusy, opustoszałe kampusy studenckie. Musieliśmy zmienić tryb naszej pracy, pracy badawczej, kształcenia i w bardzo szybkim tempie przestawić się na niemal całkowity brak bezpośredniego kontaktu w relacjach wykładowca-student, badacz, doktorant, mistrz-uczeń. Można byłoby powiedzieć, zacytować, przemija postać tego świata. Świat staje się nierzeczywisty, świat staje się zakrzyczany, ale dlatego tym bardziej potrzebna nam jest humanistyka. Tym bardziej potrzebujemy humanistów, choćby po to, czy aż po to, aby nie zgubić po drodze w biegu, a czasem w ucieczce tego, co najważniejsze, trzech najważniejszych wartości w życiu, które nieodmiennie są istotą życia, prawdy, dobra i piękna. Dlatego po 5 latach trwania konkursu nie robimy sobie rocznej przerwy, a jedynie dostosowujemy się do dużo bardziej wymagających warunków. Nie poddajemy się i kontynuujemy nasz wysiłek w promowaniu najlepszych badaczy w obszarze humanistyki, najlepszych badaczy i popularyzowaniu, wspieraniu ich myśli. Dowodem na ogromny potencjał polskiej humanistyki niech będzie fakt, iż w wyjątkowo trudnym dla wszystkich nas 2020 roku zebraliśmy niemal rekordową liczbę prac, po raz kolejny przekonując się, jak wiele do zaoferowania bez względu na okoliczności mają polscy naukowcy. Humanistyka jest silna również z powodu niesłabnącego od początku istnienia konkursu wysokiego poziomu zgłaszanych prac. I mówię tutaj nie tylko o tych dziełach, które trafiają do ścisłego finału, ale wiele z tych, które tam się ostatecznie nie znalazło, zasługuje na ogromne uznanie, zasługuje na uwagę Państwa czytelników. Kapituła, jak co roku, miała bardzo duży problem z ostatecznym wyborem nominowanych. Szanowni Państwo, we wrześniu 2020 roku mam zaszczyt przewodniczyć kapitule nagrody pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Tadeusza Kotarbińskiego. I właśnie we wrześniu, o czym słyszeliśmy już, na moje ręce przekazany został rękopis dzieła pana profesora, który tak pięknie wybrzmiał przed chwilą w wykonaniu pana Bronisława Wrocławskiego. Tekst budzi refleksję właśnie teraz, po niecałym roku od wybuchu pandemii, ludzkości udało się opracować skuteczne szczepionki. To czas, skuteczne szczepionki na koronawirusa. Jako biolog muszę powiedzieć, że to niezwykle szybkie tempo. I będąc pod wielką presją, przekroczyliśmy kolejną granicę naszych możliwości. Nauka odniosła kolejny niekwestionowany sukces.
To niewątpliwie cenne zdobycze medycyny, które profesor Kotarbiński wskazuje w swoim tekście jako dowody, dla których należy uznać naukę za czynnik wielkiej wagi, za funkcję ważną niezmiernie. Ale jako humanista przekazuje nam w swoim tekście coś ważniejszego. Cytuję: nauka nie dlatego jest tak bardzo ważna, że nasyca ciekawość i urabia finezyjnie interesujące intelekty. Nie dlatego, że sztuce w kształtowaniu wytworności pokrewna i ze sztuką bywa jednym tchem wspominana nie bez uszczerbku dla własnej powagi, lecz dlatego, że jest przygotowaniem obrony przed klęskami społecznymi, a w szczególności przed klęską porażki w walce o istnienie w sposób godny istnienia. Na Uniwersytecie Łódzkim zawsze chcieliśmy i będziemy chcieli promować humanistykę w dwóch rozumieniach, jako naukę w najlepszym wydaniu, ale również jako postawę, czyli to coś najlepszego w nas, to coś, co chroni nas przed klęską porażki w walce o istnienie w sposób godny istnienia. Bo zgodnie z tym, co napisał pierwszy rektor naszej uczelni, wielki humanista, niepodobna okiełznać umyślnie nauki w jej polocie. Ma ona w sobie dynamikę pędu niepowstrzymanego. Stała się ona pasją, namiętnością człowieka, istoty o czole wyniosłym. Promujmy humanistykę, humanistów, bo to oni najpiękniej potrafią dodać nauce polotu i upominać nas, abyśmy pamiętali, że jesteśmy istotą o czole wyniosłym. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję Pani Rektor. Dziękuję także za to, że Uniwersytet Łódzki w tych naprawdę trudnych okolicznościach pokazał nam, że nigdy nie należy się poddawać, zwłaszcza gdy w grę wchodzą dobro, prawda i piękno. Wróćmy jeszcze raz do artykułu profesora Tadeusza Kotarbińskiego z 1948 roku zatytułowanego Kilka słów o walorach nauki. Ostatnie zdanie tego tekstu brzmi jak postulat, a może życzenie, a może wielkie marzenie? Posłuchajmy. Z pewnością nadejdzie czas, kiedy i humanistyka, i studia matematyczno-przyrodnicze, nie bezpośrednio użytkowe, doczekają się ze strony społeczeństwa takiej opieki, z jakiej na szczęście korzystają już dzisiaj studia politechniczne i medycyna we wszelkich jej odmianach. Te słowa pozostają aktualne w tym sensie, że humanistyka zawsze potrzebuje oddanych przyjaciół, opiekunów i mecenasów. Od samego początku nasz konkurs wspiera firma Amcor. Teraz jest partnerem głównym dzisiejszej gali. I właśnie dlatego o kilka słów, o kilka myśli poprosiliśmy jej prezesa, pana Jerzego Czubaka. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałem serdecznie podziękować za to wyróżnienie i zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Z wielką radością i ja, i moja firma uczestniczymy jako partner Uniwersytetu przy organizacji tego szczególnie pięknego konkursu. Po pierwsze dlatego, że nagroda ta narodziła się w Łodzi, a tu mieszkam. Po drugie, bo została wymyślona i zrealizowana przez Uniwersytet Łódzki, a na nim studiowałem. Po trzecie, ponieważ wartości humanistyczne są mi szczególnie bliskie. Tak było, kiedy studiowałem teatrologię na uniwersytecie. Tak, mam nadzieję, jest do dzisiaj, kiedy jestem przedsiębiorcą. Dlatego, kiedy ówczesny rektor, profesor Nykiel, zaproponował mi wsparcie tej pięknej inicjatywy, nie zastanawiałem się długo i od tego czasu i ja, i moja firma jesteśmy co roku obecni jako tak zwany partner główny. Kilka dni temu, przypominając sobie o nadchodzącej uroczystości, zajrzałem do zbioru publikacji
profesora Kotarbińskiego, książki, która stoi u mnie na półce obok traktatu o dobrej robocie. I znalazłem takie oto motto do artykułów o nauce. Rozum w pełni rozkwita pod strażą wolności. Wolność rozkwita w pełni pod strażą rozumu. Myślę, że jest to bardzo piękne motto do organizowanego przez Uniwersytet Łódzki konkursu i do dzisiejszej uroczystości. Dziękuję Państwu. Jak co roku podczas gali wsłuchujemy się bardzo uważnie w słowa Tadeusza Kotarbińskiego. Tadeusza Kotarbińskiego, który, przypomnijmy, powiedział: nauka to niby zespołowa muzyka umysłowa, nie mniej uduchowiona, a nieskończenie bardziej inteligentna. Idąc śladami tych słów, należałoby powiedzieć, że autorzy nominowanych w naszym konkursie dzieł grają w polskiej humanistyce pierwsze skrzypce. Pora poznać tych wspaniałych ludzi. Oto pierwsza z nominacji. Nikt jeszcze od czasów pamiętnego popiołu i diamentu Andrzeja Wajdy tak dobrze, tak udanie nie sportretował tragicznych wyborów i losów antykomunistycznego podziemia w Polsce w latach 1945-56, jak uczynił to w swojej ostatniej książce profesor Mariusz Mazur. A jednocześnie nikt nie zrobił tak wiele, byśmy poznawczo wniknęli w ten ich świat, zarówno realny, jak i wyobrażony. Poznali ich złożoną historię, naznaczoną traumą zderzenia z dwoma totalitaryzmami, z którymi przyszło im walczyć. To, co jest wielkim pozytywem pracy Mariusza Mazura, to umiejętne połączenie dwóch perspektyw badawczych. Znanej z antropologii obserwacji uczestniczącej, z wykorzystaniem w narracji zachowanych relacji źródłowych, oraz perspektywy drugiej, którą można nazwać psychologią historyczną, pozwalającej dotrzeć do zbiorowej mentalności, ale także zrozumieć na jej tle indywidualne decyzje. Przyznaję, że jestem pod ogromnym wrażeniem jakości tej wiedzy pozaziódłowej profesora Mazura i tego, jak potrafił ją wykorzystać. Nie ma w tej książce epatowania walką zbrojną. Nie ma tu miejsca na tanią hagiografię wyklętych. Ale jest za to prawda rzetelnego historyka, który ma świadomość odpowiedzialności za każdą zgłoszonych przez siebie tez. Lekcja historii, jaką dzięki Mariuszowi Mazurowi dostajemy, jest dojrzała i mądra. Szanowni Państwo, wysłuchajmy jeszcze fragmentu uzasadnienia kapituły. Można by sądzić, iż jest to jedna z wielu pozycji dotyczących, by użyć terminu publicystycznego, żołnierzy wyklętych. Taki wyjściowy osąd tej pracy jest jednak całkowicie nieadekwatny, tak w odniesieniu do jej zawartości, jak i wartości poznawczych. Jest tak z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, praca ma charakter badawczy i nie wpisuje się w potrzebne społecznie, choć niekiedy przesadnie apologetyczne prace dotyczące tychże żołnierzy wyklętych, którego to terminu autor stara się generalnie unikać. Po drugie, przedmiotem zainteresowania autora nie są kwestie militarne, toczone potyczki, uzbrojenie czy działalność propagandowa o antykomunistycznym charakterze. W książce chce się natomiast badać i poddawać analizie takie kwestie jak świat wartości partyzantów, ich dyspozycje i stany psychiczne, postawy i zachowania praktyczne, stany traumatyczne i próby ich wyrugowania, warunki życiowe, zjawiska patologiczne pojawiające się wśród konspiratorów, etc. W przypadku rozprawy Mariusza Mazura mamy do czynienia z bardzo wartościową pracą, angażującą kompetencje z zakresu kilku dyscyplin przynależących do nauk humanistycznych i społecznych, a zarazem znacząco wzbogacającą naszą wiedzę o najnowszej historii okresu powojennego.
Przypomnijmy, książka antykomunistycznego podziemia Portret zbiorowy 1945-1956. Aspekty mentalno-psychologiczne autorstwa Mariusza Mazura, zgłoszona przez Instytut Historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Serdecznie gratulujemy, łączymy się z autorem, prosząc o kilka słów komentarza na gorąco. Dziękuję bardzo. Jest mi niezwykle miło, że mogłem znaleźć się w tak szacownym gronie osób nominowanych do nagrody imienia pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Tadeusza Kotarbińskiego. To dla mnie szczególne wyróżnienie, ponieważ moja książka mieści się w nurcie historiografii nie do końca klasycznej. A zwłaszcza, że znalazła się ona w konkursie dla książki humanistycznej reprezentujące tak różne dyscypliny naukowe jak filozofia, literaturoznawstwo, prawo, historia idei. Humanistyka od zawsze znajduje się w kryzysie, a przynajmniej takie są opinie. Od zawsze też pojawia się przekonanie, pojawiają się głosy, że większą wartość mają inne dyscypliny. Humanistyka wyjaśnia jednak fundamentalne kwestie związane z życiem człowieka oraz z samym tym człowiekiem. Szczególnie, gdy badania prowadzone są w sposób transdyscyplinarny, to znaczy taki, jak robił to patron nagrody. Historycy znają zasadę, która mówi, że historiografia mniej odnosi się do przeszłości, bardziej do teraźniejszości. Widzimy to jednak dopiero z perspektywy czasu. Ja w swojej książce dostrzegam coraz bardziej rzecz nie o partyzantach, jednym konkretnym momencie naszych dziejów, ale o ludziach wrzuconych w sytuację bezalternatywną i ekstremalną i o tym, w jaki sposób starali się sobie z tą sytuacją poradzić. Jeszcze raz dziękuję bardzo Kapitule za dostrzeżenie mojej książki i za nominację. Dziękuję bardzo. To my bardzo dziękujemy. Efekt tych badań i refleksji jest naprawdę imponujący. Przechodzimy, szanowni państwo, do drugiej nominowanej pozycji. Nominowana książka pana doktora habilitowanego Piotra Rachwała z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest pracą na wskroś oryginalną w polskiej humanistyce. Dotyczy bowiem długości ziemskiego pielgrzymowania naszych przodków, ale pielgrzymowania ujętego dość specyficznie. Autor śledzi bowiem losy tysięcy Polek i Polaków, mieszkańców Lubelszczyzny, wsi i w miastach. Zwracam uwagę od końca XVI po koniec XIX stulecia, ale widzianych przez pryzmat treści widniejących w kościelnych księgach metrykalnych, ślubów, chrztów i pogrzebów. Szanowni państwo, czy może być lepsza podstawa do poznania struktur demograficzno-społecznych dawnej rodziny niż ta zaproponowana przez lubelskiego historyka? Osobiście sądzę, że nie. Podzielam bowiem opinię autora, że to właśnie rodziny są tą cząstką mikroskopijną tkanki badawczej, jaką stanowi społeczeństwo. A zatem, jeżeli chcemy poznać i zrozumieć przemiany naszego społeczeństwa w przeszłości, powinniśmy śmiało sięgać wzorem lubelskiego historyka po nominowaną książkę, po źródła, które wykorzystuje. Umożliwiają one prześledzenie przemian, przeobrażeń dawnych struktur rodzinnych i uwypuklają trendy rozwojowe. Jedną z takich podstawowych zalet nominowanej jest tej książki pana profesora Rachwała jest śmiałe sięganie po metody, po najnowsze metody z arsenału demografii historycznej i bardzo cenna, właściwa komparatystyka przestrzenno-czasowa. Szanowni państwo, jeden z członków kapituły napisał w uzasadnieniu między innymi: książka wymagała olbrzymiej, wieloletniej pracy, czasochłonnej kwerendy źródeł, spojrzenia badacza wyposażonego w wiedzę interdyscyplinarną, historyka, archiwisty i demografa oraz znajomości metod oceny zebranego materiału. Książka sytuuje się w publikacjach z zakresu demografii historycznej,
nie mogłaby jednak powstać bez właściwego wykorzystania trudno dostępnych źródeł. Jej wartością jest też wzbogacenie wiedzy w zakresie źródłoznawstwa. Dzisiaj takie prace są doceniane nie tylko przez zawodowych badaczy, historyków społecznych czy demografów historycznych, ale też przez wielką rzeszę genealogów pracujących na zamówienie, ale też i amatorów poszukujących wiedzy o swoich przodkach, ale i niejako przy okazji odkrywających historię swoich miejscowości czy innych regionów, z których owi przodkowie pochodzili. Nic nie jest ukryte. Każdy może zajrzeć do wspomnianych zbiorów wyjściowych danych i je ocenić. W rekomendacji użyto sformułowania, iż praca Piotra Rachwała spełnia wymogi współczesnej humanistyki cyfrowej, z czym pragnę się zgodzić. Książka Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582-1900 autorstwa Piotra Rachwała, zgłoszona przez Instytut Historii na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Serdecznie gratulujemy i prosimy nominowanego autora, o ile uda nam się połączyć, udało się. Prosimy nominowanego autora o przyjęcie gratulacji, to po pierwsze, a po drugie o krótkie wystąpienie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry wszystkim Państwu. Chciałbym zacząć od podziękowań. Chciałbym podziękować całej kapitule konkursu profesora Tadeusza Kotarbińskiego, pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Kapitule na czele z panią profesor rektor Elżbietą Rządzińską. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół nauk pomocniczych historii, wokół historii gospodarczej, także szeroko rozumianej współczesnej humanistyki cyfrowej, ale szczególnie właśnie wokół demografii historycznej. Ta nominowana książka jest owocem 12-letnich badań nad przemianami demograficznymi, właśnie jakie zachodziły na ziemiach wschodniej Polski, w rozumieniu dzisiejszych granic, na przestrzeni XVI-XIX wieku. Chciałbym podkreślić, że te badania są w pewnym sensie kontynuacją i takim zwieńczeniem badań rozpoczętych przez środowisko historyków związanych z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim jeszcze w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Te badania zainicjował profesor świętej pamięci, profesor Zygmunt Sułowski, pani doktor Janina Gewersiakowa współpracowała i szereg jeszcze innych badaczy. I te badania są w pewnym sensie właśnie zwieńczeniem tych wcześniejszych podejmowanych starań w tym zakresie. Jednym z celów pracy była odpowiedź na pytanie o dynamikę tych przemian, tych procesów demograficznych, o wskazanie interakcji między populacją historyczną a czynnikami środowiskowymi, kulturowymi, gospodarczymi. Mam nadzieję, że taka wiedza niesie ze sobą także wymiar praktyczny, także dla współczesnego odbiorcy, współczesnego czytelnika, no, w tych też ciężkich czasach. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za nominację i pozdrawiam. Gratulujemy, pozdrawiamy i serdecznie dziękujemy. W czasach lockdownu możemy niejako podczas łączeń internetowych zaglądać do domów i gabinetów bohaterów naszych rozmów. Chyba nikogo nie dziwi, że na półkach u naszego nominata widzieliśmy bardzo dużo teczek i zbiorów różnych dokumentów. Szanowni Państwo, a przed nami trzecia nominacja. Książka profesora Dariusza Śnieżki traktuje o kulturze staropolskiej. Profesor Śnieżka zajmuje się różnorodnymi obliczami przeszłości. Rolą głosu i pisma w kulturze staropolskiej, pisaniem i czytaniem jako kategoriami antropologicznymi, problematyką ciała i cielesności, a nawet poświęca osobną uwagę miejscu ludożercy w hierarchii bytów. Można zatem powiedzieć, że inspiracje filozoficzne i teoretyczne są bardzo nowoczesne, a obszar badawczy
odległy w czasie. Tak powstaje napięcie, które decyduje o niezwykłej wartości książki. Między tym, co minione, a tym, co teraźniejsze. Między obcością a swojskością, a także między nowoczesnością i tradycją. Warto też powiedzieć, że kompleksja literatury jest owocem rzadkiej erudycji. Nie chodzi tylko o to, że profesor Śnieżko zna literaturę i kulturę staropolską jak mało kto. To sprawa oczywista. Rzecz w tym, że wiedzy swojej używa nie do tego, aby przygnieść nią czytelnika, ale aby go uwieść i przekonać, że to, co dawne, może być bardziej atrakcyjne niż to, co teraźniejsze. Robi to z dyskrecją, z elegancją i bardzo skutecznie. Dzięki tym przemiotom profesor Śnieżko napisał książkę nie tylko cenną dla znawców, ale pokazał ponadto, że my, humaniści, potrafimy mówić w sposób atrakcyjny dla współczesnego czytelnika, nie tracąc przy tym nic z naukowej rzetelności i filologicznego warsztatu. To rzadka i warta docenienia sztuka. Szanowni Państwo, kapituła tak oceniła tę książkę. Autor w 16 świetnie napisanych studiach proponuje powrót do staropolskich arcydzieł lub tekstów mniej znanych, by poddać je próbom nowych teorii lub postawić nowe hipotezy interpretacyjne. Zastanawia się więc nad możliwością wykorzystania oferty antropologii w badaniach nad literaturą dawną. Analizuje sielankę jako teorię fikcji. Śledzi wizualizację obcości w tekstach staropolskich. Rozważa problem głosu i pisma jako kategorii poetyki historycznej. Interpretuje funkcję melancholii. A przede wszystkim zapytuje na różne sposoby o kompleksję, czyli cielesność, somatyczność, materialność, afektywność literatury dawnej. Mimo różnorodności, a przy tym atrakcyjności tematycznej, bo mowa będzie o sprawach wzniosłych i powszednich, dramatycznych i groteskowych, publikacja jest spójną całością, choć można ją czytać w sposób nieciągły, wybierając dowolne rozdziały. Kompetencje filologiczne autora wzmacnia jego talent retoryczny oraz interpretacyjny, a wszystko to buduje głęboki, odkrywczy i prawdziwie twórczy dialog badacza staropolszczyzny z tradycją i współczesnością. Szanowni Państwo, książka Kompleksja literatury, studia staropolskie, autorstwa Dariusza Śnieżki, zgłoszona przez Instytut Literatury i Nowych Mediów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Serdecznie gratulujemy i łączymy się z nominowanym. Witamy bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, nasi przodkowie zorganizowali nam naszą współczesność, choć oczywiście nie według własnych wyobrażeń i zamiarów. Jest to to, co nam ciąży. Tożsamość w znacznym zakresie profilowana przez hermetyzm. Dziedzictwo hierarchii i przemocy stanowej. Mocarstwowe ambicje i kompleksy. Zmitologizowana wizja pradziejów, jeszcze i dzisiaj aktywna w niektórych rejonach przestrzeni publicznej. Ale też to, co nas dzisiaj niesie. Tradycja tolerancji, historia projektów modernizacyjnych, poezja na najwyższym europejskim poziomie. Owocny punkt wyjścia dla świetnie się dzisiaj mającej filozofii, literatury i sztuki, o czym nie muszę przypominać w stolicy sztuki filmowej. Żadnej z części tego dziedzictwa wyrzec się nie możemy, a to oznacza obowiązek jego przemyślenia. Pytamy zatem naszych pradziadów o to, jak próbowali sobie radzić ze światem, a czyniąc to, pytamy także sami siebie, dlaczego jest, jak jest. To pytanie jest jednym z pytań założycielskich dla mojej książki. Jestem niezwykle zaszczycony tym, że została ona uznana za godną nominacji do nagrody imienia Tadeusza Kotarbińskiego. Ze względu na przywilej znalezienia się w tym świetnym towarzystwie naukowym, jakie stanowią laureaci i finaliści konkursu, i ze względu na przywilej spodziewanych dyskusji w tym gronie. Ze względu na miejsce, otwarte miasto czterech kultur i znakomity uniwersytet, któremu zawdzięczam cząstkę mojego wykształcenia. Ze względu na patrona, profesor Tadeusz Kotarbiński,
to nie tylko wybitny logik, metodolog, nauczyciel sprawnego działania, ale także wzór postawy akademickiej fundowanej na projekcie etycznym. Dlatego zakończę słowami profesora. Tam, gdzie kończy się tolerancja dla tolerancji, zaczyna się tolerancja dla przemocy. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za książkę i za ten inspirujący mini wykład o naprawdę maxi sprawach. Szanowni Państwo, przed nami już czwarta z dzisiejszych nominacji. W książce Wynalazek nowoczesnego serca pani doktor Karolina Figura opisuje dzieje, skomplikowane dla mnie dzieje, pewnej idei, idei emocji. To słowo znamy z języka potocznego i sądzimy, że ono zawsze wyrażało to samo. Tymczasem w książce przedstawione zostały dzieje myślenia o tym, w jaki sposób przeżywamy nasze stany wewnętrzne, nasze poruszenia, nasze emocje. Mamy do czynienia z różnymi tradycjami, jak opisuje to pani doktor w swojej książce, mianowicie antyczną, scholastyczną, nowoczesną, zaczynającą się w XVII wieku. I właśnie ten przełom, XVII wiek, kiedy z wiedzy, do której mamy zaufanie, dlatego że tworzyły ją autorytety, przechodzimy do myślenia naukowego, a więc takiego, w którym badamy i weryfikujemy nasze tezy i hipotezy, właśnie w tym momencie datuje się przejście w myśleniu o emocjach, które możemy żywić, które mają siedliska w duszy, w sercu człowieka, do myślenia o człowieku jako jedności psychofizycznej. I w tym momencie właśnie zaczynamy myśleć o tym, jak poszeregować emocje, które z nich dzielimy bądź łączymy ze zwierzętami, czy istnieją emocje wyższe i niższe, czy one są moralne, niemoralne, dobre, złe, współcześnie. I bez tej całej historii, idei myślenia o emocjach w umyśle ludzkim, w ciele ludzkim, nie doszlibyśmy do takich konkluzji, jakie są aktualnie najbardziej prawdopodobne, mianowicie, że emocje nie mają charakteru moralnego, mają charakter informacyjny, mówią nam przede wszystkim o naszych relacjach ze światem, z otoczeniem, z samymi sobą. Natomiast wiedza ta jest zawsze możliwa tylko i wyłącznie w relacji do wcześniejszych epok, o czym bardzo precyzyjnie opowiada ta książka. Szanowni Państwo, kapituła naszej nagrody tak postrzega nominowaną książkę. Problematyka podjęta w tej pracy mieści się w historii idei emocji, dyscyplinie leżącej na pograniczu historii idei i historii emocji. Kluczowe pojęcie emocji zostało potraktowane jako metapojęcie wobec wszystkich stanów uczuciowych, takich jak gniew, miłość, smutek itd., a także w odniesieniu do koncepcji z nimi związanych od zarania myśli filozoficznej. Książka Karoliny Figury może okazać się interesująca dla szerokiego grona czytelników, nie tylko dlatego, że dostarcza gruntownej wiedzy na temat filozoficznych dziejów zjawiska obecnego w życiu każdego człowieka, ale także dlatego, że wyznacza ważny punkt odniesienia w debacie na temat roli emocji w społeczeństwie i polityce. Sięgając do dorobku klasycznych myślicieli, autorka wzbogaca współczesny ogląd tego zjawiska, wskazując na jego zapoznane strony w postaci pytań o moralny wymiar emocji. Zakreśla tym samym obszary dalszych badań naukowych oraz zachęca teoretyków i praktyków polityki do namysłu nad istotą zarządzania emocjami. Szanowni Państwo, książka Wynalazek nowoczesnego serca, filozoficzne źródła współczesnego myślenia o emocjach, autorstwa Karoliny Figury, zgłoszona przez Instytut Socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie gratulujemy nominacji, gratulujemy wspaniałej książki i łączymy się z nominowaną autorką. Witamy serdecznie. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie i chciałabym powiedzieć, że
Ta nominacja do nagrody imienia Tadeusza Karpińskiego jest jednocześnie wielką radością i wielkim zaszczytem. Zaszczytem jest znalezienie się nie tylko w gronie tych pięciorga nominowanych w tym roku, a także wszystkich laureatów i nominowanych z poprzednich lat, ale też zaszczytem jest wyróżnienie dla tej książki po prostu jako książki, która reprezentuje dziedzinę historii idei. Także takie pytania, które w tej książce zadaję i które wynikają z tej książki, takie pytanie jak, czy możliwe jest, aby uczynić zadość emocjom obywateli bez uszczerbku dla demokracji? Czy można zrozumieć i znaleźć równowagę pomiędzy emocjami a rozumem i chłodną kalkulacją w polityce? Czy można jednocześnie wydobyć obywateli z frustracji spowodowanej na przykład wykluczeniem z procesu decyzyjnego, ale też jednocześnie nie naruszać procedur? To są wszystko pytania, które gdzieś towarzyszyły mi, kiedy tę książkę przygotowywałam i ta książka w tym sensie jest wyrazem zatroskania o dobro wspólne, o nasze wszystkich dobro. Dodatkowo ta nagroda ma swojego wspaniałego patrona. Porównanie każdego z nas nominowanych do tego właśnie naukowca jest wielkim zaszczytem. Dlatego, że Kotarbiński należy do pokolenia polskich naukowców, którzy nie tylko byli innowatorami, ale także należeli do po prostu naukowców, obywateli świata. I w takim sensie dla nas to jest wielkie wyzwanie i jednocześnie wielki zaszczyt. Na koniec chciałabym jeszcze bardzo podziękować. To znaczy bardzo dziękuję nie tylko Kapitule, która tę książkę nominowała i ją wyróżniła, ale bardzo dziękuję także wszystkim osobom, które podczas pisania tej książki, podczas lat pisania tej książki mnie wspierały. A szczególnie chciałabym podziękować Wydziałowi Socjologii, który Uniwersytetu Warszawskiego, który tę książkę nominował, a także który tę książkę zgłosił do nominacji, a także bardzo dziękuję wydawnictwu Scholar, które tę książkę wydało. Widzicie Państwo tutaj mojego syna, który towarzyszy i wspiera, troszeczkę mnie rozkoncentrował. Bardzo jeszcze raz dziękuję, to wielki zaszczyt. To my serdecznie gratulujemy i dzięki takim książkom nasze dzieci mogą z większą nadzieją patrzeć w przyszłość, bo to jest właśnie siła wielu znominowanych w naszym konkursie książek, że one z jednej strony poszerzają horyzonty badawcze, a z drugiej strony często nie wprost, a czasem wprost dotykają tego, co tu i teraz, co bliskie każdemu z nas. Oto niestety ostatnia już z dzisiejszych nominacji, nominacja piąta. Książka profesora Jerzego Zajadło, Minima Juridica, to książka zagadka. Sam tytuł w sposób oczywisty nasuwa skojarzenie z słynną książką Minima Moralis Teodora Adorno. Ale to tylko wstęp, to tylko szczyt, wierzchołek góry lodowej tego, co kryje się w tej książce. Bowiem Minima Juridica profesora Jerzego Zajadło to książka niebywale aktualna. To książka, która dotyczy ważnych problemów demokracji, ważnych problemów państwa współczesnego. I wydawałoby się, że klasyczna myśl starożytnego Rzymu to jest coś pewnego, niewzruszalnego. Okazuje się, czego dowiadujemy się z kolejnych stron tej książki, że współczesne państwo demokratyczne może drżeć w posadach. Ale na koniec odwołajmy się do samego autora, przywołując słowa ostatniego akapitu jego książki Minima Juridica. Otóż cytuję, pisze profesor Jerzy Zajadło. Każdy autor winien jest czytelnikowi maksymalną szczerość, ja również. Otóż moje zainteresowanie łacińską terminologią prawniczą w jakiejś mierze motywowane było chęcią oderwania się od dość ponurej rzeczywistości. Niestety ta ucieczka nie do końca się udała, ponieważ konteksty omówionych sentencji i zwrotów wykazują przedziwną i momentami zaskakującą aktywność. Niewykluczone,
że obserwując dzisiejszą polską rzeczywistość polityczno-prawną i społeczną, Cyceron też by zakrzyknął, jak kiedyś w swej słynnej pierwszej mowie oskarżycielskiej przeciwko Katylinie, o tempora, o morales. Szanowni Państwo, a oto fragment uzasadnienia kapituły. Filozof prawa przedstawia w kolejnych rozdziałach 13 paremi rzymskich, które stanowią prawnicze elementaria. Autor analizuje je i wyjaśnia ich pochodzenie i kontekst, w jakim powstały, oraz, co jest niezwykle ważne, ich dzisiejsze znaczenie, w niektórych przypadkach różne od pierwowzoru. W rozważaniach nad współczesnym znaczeniem rzymskich paremi Jerzy Zajadło odwołuje się do dorobku filozofii prawa, praktyki tworzenia i stosowania prawa, a także zagadnień z zakresu relacji między etyką a prawem i nauką prawa. Ważna dla niego jest taka koncepcja etyczna nauki prawa, która powinna bronić się przed polityczną instrumentalizacją. W czasie łamania zasad praworządności i kryzysu kultury prawnej książka, która jest zarazem dziełem prawniczym, jak i humanistycznym, pokazującym, że minima juridica ma szczególne znaczenie nie tylko dla prawników. Szanowni Państwo, książka Minima juridica, refleksje o pewnych nieoczywistościach prawniczych. Autorstwa Jerzego Zajadły, zgłoszona przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Serdecznie gratulujemy. Fragment książki już usłyszeliśmy, a teraz chcielibyśmy usłyszeć samego nominowanego. Proszę Państwa, no, ta nominacja przez kapitułę dla każdego z nas w tym konkursie dla tej piątki jest oczywiście szczególnym zaszczytem. A jeśli chodzi o moją książkę, to chciałbym podkreślić dwa momenty. Po pierwsze, ten cel tej nagrody, tego konkursu, humanistyka. Prawo najczęściej nie kojarzy się z humanistyką, formalnie jest częścią nauk społecznych. Ja jestem z wykształcenia prawnikiem, czuję się wszystkim prawnikiem, ale jestem także filozofem. W związku z tym ta książka była takim poszukiwaniem pewnych koniecznych związków prawa z humanistyką. To po pierwsze. I druga przyczyna to oczywiście osoba patrona tej nagrody, profesora Tadeusza Kotarmińskiego, znanego z wielu wybitnych dzieł filozoficznych, ale chyba przede wszystkim w powszechnej świadomości funkcjonującego jako autora koncepcji prakseologii i traktatu o dobrej robocie. No niestety na naszych oczach w ostatnim czasie prawo jest przedmiotem bardzo złej roboty i to we wszystkich wymiarach prawa i w zakresie tworzenia prawa i w zakresie stosowania prawa i w zakresie jego wykładni, w zakresie jego obowiązywania, no i wreszcie w zakresie jego przestrzegania. Więc wyróżnienie dla tej książki akurat w tym konkursie imienia Tadeusza Kotarmińskiego jest jakimś wyzwaniem. Wyzwaniem do tego, żeby uczynić prawo i prawoznawstwo przedmiotem dobrej roboty, ponieważ wszyscy tego potrzebujemy. Bardzo serdecznie dziękuję, bardzo gratuluję i nominowanemu, ale przede wszystkim nam wszystkim życzę przede wszystkim samej dobrej roboty. Szanowni Państwo, poznaliśmy wszystkie nominowane książki. Te książki, ich autorzy, ich refleksje składają się na to, co nazywamy wielką wspólnotą akademicką. Częścią tej wspólnoty jest Uniwersytet Łódzki. Częścią bardzo ważną, bo Uniwersytet Łódzki wytycza nowe ścieżki na mapie edukacyjnej i badawczej Polski. To jest uczelnia odważna i różnorodna. Taka, która czerpie ze swojej przeszłości, a jednocześnie wsłuchuje się w głosy członków tej akademickiej wspólnoty tu i teraz. A wszystko po to, żeby właśnie śmiało spojrzeć w przyszłość. Nic w tym nie ma dziwnego, jeżeli spojrzy się na sztandar uczelni, a zwłaszcza na piękne, zawsze aktualne i niezwykle zobowiązujące hasło na tym sztandarze się znajdujące.
podróż przez świat musiała zacząć się tutaj. Jak dziecko pochłonięte zabawą, tracące poczucie rzeczywistości. Jak kropla drążąc skałę. Straciłam poczucie czasu. Byłam wolna. Każda litera, cyfra, słowo ma swój czas. Zawsze uczyć. Uczyć myśleć. Myśleć prawdziwie. Myśleć bez ograniczeń. Maszerować noga w nogę nie jest bynajmniej tym samym, co iść ręka w rękę. Pokolenia, z których jestem, odeszły. Wszystko się zmienia. Ja się zmieniam. Choć pozostaję sobą. Teraz opowiadam własną historię. Veritas et Libertas. Prawda i wolność. Zacytujmy raz jeszcze profesora Tadeusza Kotarbińskiego, bo jego słów nigdy dość. A profesor mówił między innymi tak. Kłamstwem można niekiedy zajść bardzo daleko, ale kłamstwem nigdy nie można wrócić. Szanowni Państwo, sercem naszego konkursu jest konkursowa kapituła. Kapituła, która składa się z najznakomitszych postaci w polskiej humanistyce. I jak sami Państwo słyszeli, nominowani, finaliści wielokrotnie podkreślali, że otrzymanie nominacji z rąk tych właśnie osób, takiej właśnie kapituły, samo w sobie jest wielkim zaszczytem i ukoronowaniem jakichś głębokich, osobistych marzeń. Szanowni Państwo, poznajmy skład kapituły. Profesor Ryszard Kleszcz z Uniwersytetu Łódzkiego. Profesor Anna Legerzyńska z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor Anna Lewicka-Strzałecka z Polskiej Akademii Nauk. Profesor Włodzimierz Nykiel z Uniwersytetu Łódzkiego. Profesor Antoni Różalski z Uniwersytetu Łódzkiego. Profesor Tadeusz Sławek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ksiądz profesor Andrzej Szostek z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i profesor Elżbieta Rządzińska z Uniwersytetu Łódzkiego, przewodnicząca kapituły. Nadszedł ten długo wyczekiwany moment. O ogłoszenie werdyktu kapituły proszę pana profesora Ryszarda Kleszcza. Szanowni Państwo, nagroda imienia pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Tadeusza Kotarbińskiego, nagradza pracę z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych. Takie stosunkowo szerokie rozumienie tych nauk, przyjęte przez organizatorów konkursu i kapitułę, wydaje się być zgodne z tym, co na ten temat pisał Tadeusz Kotarbiński. W swych słynnych elementach teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, tak mówi on o tych naukach. Nauki budujące treść, tok, genezę, doniosłość i przyczyny ludzkich doznań, działań, skutków i wytworów tych działań. Oraz dyspozycji do tych doznań i działań w ludziach i otoczeniu nazywać będziemy naukami humanistycznymi. Waga tych dyscyplin dotykających życia duchowego człowieka i jego wytworów jest trudna do przecenienia. Nauki humanistyczne mają bowiem coś ważnego do zaoferowania tak jednostkom, jak i społeczeństwu. Nieobce naszemu życiu trudności i konflikty nie dają się przecież rozwiązywać bez namysłu nad człowiekiem, jego aktywnością, twórczością i tym, co nazywamy kondycją ludzką. Pomocną w tym zakresie może być humanistyka. Wszystko to przemawia za tym, aby twórczość
w domenie humanistyki miała odpowiednie miejsce w pejzażu kulturalnym, zaś uniwersytet winien być jednym z ważnych miejsc, gdzie twórczość ta jest odpowiednio doceniana, promowana i nagradzana. Tak też rozumiemy rolę naszej nagrody. Prace napływające na konkurs przynależą do rozmaitych dyscyplin, wiążą się ze stosowaniem rozmaitych narzędzi badawczych i różniących się metodologii. Stoją też za nimi, jak sądzić można, rozmaite wizje świata i człowieka. Ta zróżnicowana kolekcja rozpraw składa się na bogaty obraz polskiej humanistyki. Prace, które zgłoszono w tym roku, są zróżnicowane pod tymi wspomnianymi już względami. Wszystkie one jednak są znaczące i wybitne w odniesieniu do rozmaitych płaszczyzn podlegających ocenie, a zarazem są one znacząco zróżnicowane. Nie czyniło to działania kapituły, nagrody zadaniem prostym i całkowicie bezproblemowym. Aby wyłonić laureata, potrzeba nam było namysłu, wymiany myśli i ważenia walorów zgłoszonych prac. Kapituła nagrody po wszechstronnym rozważeniu zalet i znaczenia każdej z tych prac uznała, że w 6. edycji nagrody imienia pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Tadeusza Kotarbińskiego, otrzyma ją pan profesor Jerzy Zajadło za pracę Minima Juridica, refleksje o pewnych nieoczywistościach prawniczych. Serdecznie gratulujemy. Serdecznie gratulujemy. Teraz zrywają się wirtualne brawa. Wielka burza wirtualnych braw. Nasza radość jest ogromna, nasza wdzięczność. Panie profesorze, tu zwracam się już powoli do laureata. Jest również ogromna. I oczywiście to właśnie pan ma możliwość zabrania głosu po raz drugi, ponieważ to pan jest laureatem 6. edycji nagrody imienia pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Oddajemy panu głos. No, proszę Państwa, trudno mi ukryć wzruszenie. To jest tak, że ta praca wyrosła z pewnych niepokojów. Niepokojów prawnika, ale także niepokojów obywatela. Starałem się im dać wyraz na kartach tej książki. Myślę, że ta nagroda, myślę, że te niepokoje podzielają także członkowie kapituły, skoro zdecydowali się przyznać nagrodę tej właśnie książce. Mimo że mieliśmy do czynienia z 5 wybitnymi dziełami, ja muszę powiedzieć i podziękować pani profesor i panom profesorom za ten challenge, ponieważ było dla mnie zaszczytem móc stanąć w takiej konkurencji. Ktoś musiał wygrać, zdecydowała kapituła, ale myślę, że to jest jakaś nagroda dla primus inter pares, prawda, że każdy z tych dzieł zasługuje na tą nagrodę. A dlaczego akurat przypadła mi w udziale? Może z powodu tych takich odniesień do współczesności i tych niepokojów, o których wspominałem i które być może członkowie kapituły podzielali. Panie profesorze, to my bardzo dziękujemy. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Szanowni Państwo, tradycją naszej nagrody, gali naszej nagrody, jest zawsze wystąpienie laureatki bądź laureata z ubiegłego roku. Dlatego teraz łączymy się z panem profesorem Grzegorzem Ziółkowskim z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie profesorze, oddajemy panu głos. Czy widział pan wzruszenie swojego następcy? Chciałbym pogratulować, ale przede wszystkim laureatowi,
Chciałbym też pozdrowić Państwa. Jesteśmy oczywiście na odległość. Chciałbym pozdrowić wszystkich laureatów poprzednich edycji i wszystkie osoby nominowane z poprzednich edycji. W ten sposób łącząc się z Państwem, no, w tym czasie bardzo trudnym dla nas wszystkich. Chciałbym powiedzieć, że ta nagroda to jest zastrzyk bardzo pozytywnej energii, a jednocześnie rodzaj zobowiązania, żeby starać się utrzymywać swoją własną pracę naukową na jak najwyższym poziomie. To nie jest łatwo sprostać takiemu wyzwaniu. Natomiast tutaj wydaje mi się, że trzeba by było jakby pomyśleć też o tym, co nas, jakie te wyzwania są w tej chwili, prawda? Ja, kiedy zostałem poproszony o powiedzenie kilku słów, zastanawiałem się, co w tym czasie izolacji, w tym czasie wyzwań, w tym czasie zagrożeń, a jednocześnie takich rozchuśtanych emocji społecznych, co ja mógłbym Państwu powiedzieć i jednocześnie też jak to powiedzieć. Pomyślałem sobie, że wrócę do tego, kim jestem, a jestem człowiekiem teatru, to znaczy żywiołu gry, zabawy, odgrywania ról. I postanowiłem wystawić dla Państwa krótką scenkę o studencie, który głowi się, czy na profilu Wydziału Humanistycznego polubić zdania z ankiety pod tytułem „Lubię humanistykę, gdy”. Zdanie pierwsze. Lubię humanistykę, gdy staję po stronie słabszych, ujmuje się za skrzywdzonymi, nie odwraca oczu i nie zatyka uszu. Pewnie, bardzo lubię, mówi do siebie młody człowiek, lajkuje i zachęcony szybko przechodzi do następnego punktu. Lubię humanistykę, gdy pomaga uchwycić głębię aforyzmu Woltera. Zaprawdę, powiadam ci, ten, kto potrafi sprawić, że uwierzysz w każdą brednię, z łatwością namówi cię do popełnienia każdej zbrodni. Punkt ten młody człowiek z miejsca udostępnia swoim znajomym i podekscytowany lajkuje, a potem przechodzi do następnego. Lubię humanistykę, gdy pomaga nam rozpoznać sprzeczności świata i pojednać się z nimi. Tutaj nasz student szybciutko klika na dłoń z uniesionym kciukiem, zanim przejdzie do ostatniego zdania, sprawdza, czy ktoś polubił udostępnienie z aforyzmem Woltera. Na jego twarzy pojawia się uśmiech, który poszerza się, gdy czyta punkt piąty. Lubię humanistykę, gdy nie hołduje złudzeniom, nie daje wiary ideologiom, jest konsekwentna, ale bez przesady. Ten punkt student kopiuje do schowka, umieszcza na pulpicie swojego laptopa, a potem umieszcza serduszko na końcu sondy. Jakie byłyby Państwa zdania w takiej ankiecie, gdybyście mieli ułożyć swoją własną na temat humanistyki? Kurtyna. Kurtyna i wielkie brawa, panie profesorze. Lubię humanistykę, gdy. Wszyscy mamy przed sobą ważne zadanie domowe. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że odpowiedzi na to pytanie będą poszukiwali kolejni uczestnicy, nominowani, a w końcu laureaci dalszych edycji Nagrody imienia pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Nasza dzisiejsza gala online powoli dobiega końca, a zwieńczy ją koncert Venus String Quartet. To zespół utworzony przez studentów Akademii Muzycznej imienia Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Ale zanim wsłuchamy się w muzykę, chciałbym raz jeszcze bardzo serdecznie pogratulować wszystkim nominowanym i laureatowi. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować członkom kapituły, organizatorom konkursu
oraz tym wszystkim, którzy nas wspierają, którzy są naszymi przyjaciółmi i mecenasami. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu za obecność, za to, że chociaż w oddaleniu, ale jesteśmy razem. W tych dziwnych czasach uświadomiliśmy sobie, jak ważny jest kontakt z drugim człowiekiem, nawet ten kontakt niebezpośredni. Jak ważna jest wspólnota myśli i wartości. Dlatego też chciałbym raz jeszcze przywołać cytowane już dziś słowa profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Takie słowa, które bez wątpienia mogą przyświecać Uniwersytetowi Łódzkiemu, kapitule nagrody, nagrodzie w ogóle, wszystkim nominowanym, ale przede wszystkim każdemu z nas. Maszerować noga w nogę nie jest bynajmniej tym samym, co iść ręka w rękę.
Thank you.
Thank you.
Thank you.